Witamy Was w pierwszym odcinku z projektu. W sumie tak naprawdę pierwszego oficjalnego, gdzie już coś działamy tak naprawdę. Widzicie, już zaczęliśmy to działać. Kamerka nam się ładowała, znaczy się baterie. Widzicie, pozbyliśmy się już butli, parę rzeczy. Tu już zrobiliśmy pierwsze cięcie. Pierwsze cięcie, już ramy jest rozdziewiczona, tak? Rama już rozdziewiczona, zaraz także... Zaraz tutaj odkręcimy jeszcze, odkręcimy flexem tą śrubę. I co? I będziemy... Flex. No flexem odkręcimy. No, jak inaczej? No, bo inaczej. Ale tam widzę, że tam uciąłeś już, tam tak? Tam uciąłem. No. Bolczyki poucinane, także co? My sobie powoli działamy, będziemy takie relacje robić z pracy. Może coś rzuci się kamerkę na głowę przy którejś pracy, od tak czasu nie ma bardzo. Bo wiecie, to z kamerką to niebezpiecznie. Przy flexie czy coś, to co? To zaraz... Widzimy się za chwilę. Tak, jak już nie będzie tego. No i widzicie już... Postępy w pracach są. Tak, tyłek ścięty, ale nie przyspawane. Jeszcze nie przyspawane, bo jeszcze tutaj będziemy musieli wycinać. To podłożymy pod górę. Ale teraz jest czas na... Konkurs! Konkurs. Jak wiecie, z firmą Agrobiz tworzymy... Tą przyczepkę, tak, ten jednoosiową, projekt, ten projekt przyczepy. I firma wyszła z inicjatywą, że będzie tworzyć naklejki do zamówień. Czyli po prostu zamówicie jakąś część rolniczą i dostaniecie naklejkę. I teraz wasza tutaj jest w tym rola, żebyście wymyślili, jakie mają widnieć hasła na tych naklejkach. Tak jest. Projekt, jak wiecie, będzie realizowany przez kwiecień i pewnie jeszcze w maju, patrząc na tą pogodę. W komentarzach musicie napisać swoje hasło, jakie byście widzieli na naklejce w Agrobisie. Oczywiście są trzy miejsca wygrywające, czyli trzy na razie naklejki tworzymy, trzy hasła. Tak. Także możecie wymyśleć super jedno hasło. Są, tak. O nagrodach to dopiero w kolejnych filmikach. W kolejnym odcinku. Ale warto, powiem ale wam, warto że powie, sam że bym sobie... sam bym wygrał taką, taką nagrodę. Powiem, że Agrobis się postarał. Także co, warto wziąć udział i w komentarzu napisać swoje hasło, jakie byście widzieli na naklejce. Trzy najlepsze hasła wygrywają. Tak. I po prostu będą na naklejkach. Tak jest. I oczywiście osoba wygrywająca wygrywa komplet tych naklejek, tak? Naklejek i jeszcze paczuszki. Paczuszki i to w następnym odcinku, tak. W następnym odcinku. Podajemy wam szansę w tym odcinku, damy na niedzielę i w następnym odcinku na niedzielę, czy będziecie mieli no dwa tygodnie, dwa powiedzmy, tygodnie będzie. Będzie dwa tygodnie na wymyślenie hasła. Tak jest, jury to jest firma Agrobiz, no i oczywiście my, tak? Także, także trzymamy za was kciuki i za waszą kreatywność, że wymyślicie jak najfajniejsze hasła, tak? My działamy, warto brać udział w konkursie, jeszcze przypomnimy wam o nim w następnym odcinku, także czekamy na wasze komentarze i lecimy dalej z projektem. Koniec konkursu. Tak jest. Koniec informacji o konkursie. Koniec reklam. A teraz wracamy do projektu. Także mamy już prawie dupę zrobioną. Trzeba będzie tu jeszcze, tak samo mówię, uciąć, przeszlifować, wzmocnić i złapiemy glutkiem, żeby się to trzymało. No i będziemy dalej myśleć, co będziemy dalej konstruować. Dalej konstruować, żeby myśleć później, co dalej zrobić, tak? Także co, działamy i zaraz widzimy się znów. Uważaj, był gorący. Ładnie wymierzony. Dajcie. O, kolan, co się tak ciężko nie mówię. Dobra. Szlifować jeszcze. Dobra. O. I teraz tutaj wyszlifować w dół
i z tego właśnie płaskownika naspawać, z tego profilu zrobić. Wiesz jak myślałem? No. Poczekaj, wejmij. No. O. Tak? Tak położyć, no. Ale też go. Poczekaj, bo też... Ty patrzysz w tę stronę, nie? Na środku do centralnie, bo tu jest taka ścianka, to akurat na środku było, nie? I sobie leżało. Ale albo go dać jeszcze... Dalej na wzmocnienie, tak? Tak. On za szeroki jest właśnie, nie? No właśnie. Brakuje trochę, nie dużo, ale brakuje. No. Ile on ma, tak? 4 chyba. 4. A 3 potrzeba. 3 potrzeba, no. Cztery. 3 by się przydało. Pula, wiesz co się robi ze szpulą? Tak, topi się. No i tak. Wymierzyliśmy. Wyszlifowaliśmy i tak będzie dupa wyglądała. Tu na razie ten róg jest wzięty, przyłożony i cykniemy na 2 glutki i zobaczymy jak dalej. No i górę później jeszcze tutaj do burty chcemy zrobić po prostu tak jak należy, do burty nie? Będzie 50k ten. Bo postanowiliśmy, dużo nam ludzi pisało, żebyśmy robili kiper na 3 strony, tak? No tak jest. Tak, ale ze względu na to, że ja tak powiedziałem, nie będziemy robić, także dla Stacha hejt. Nie robię z tego względu, że mi to jest niepotrzebne, choć może przyjść taki czas, że się przejdzie, że się przyda, ale ja tym ziemi nie mam do czego, nie mam po co wozić. Głównie tak, to jest przeznaczenie do zboża. Tutaj za suwą, żeby po prostu kiprować pod drzmikę i tyle. Dobra, także spawaj. Łap. Wiedź. Dobrze jest. No, Paulina jakaś jest kupiona. Może wiesz, zderzała się już, nie? Zobacz, jak ona odpada mi. No, ostatnie machy. Dużo było dzisiaj mierzenia, myślenia, co i jak. Wzmocniliśmy sobie takie z profilu. Tu przyjdzie ten profil gruby, ten co tu leży. Tutaj jeszcze wam pokażę. I tu będą kule. Pokaż od razu. Myśleliśmy tak z panem Karolem, że damy jeszcze taki jeden. Oczywiście tu to się go zrobi tak samo jak to. To się wetnie tak jak tutaj jest, nie? I on będzie szedł tutaj do tych poprzeczek, co idą wzdłuż kipra. Wzdłuż kipra, tak. I na tym się będzie opierał wywrot. Tak, tutaj będzie kula. Będzie kula. Tu będzie ta kula do góry. Tak, i na tym będzie się kiprowało, żeby po prostu się nie na tej to wszystko nie opierało. Tylko będzie na tej. Tą ramę troszeczkę skrócimy i powinno być ok. Będzie jak znalazł. I z drugiej strony tak samo, zrobiliśmy taki profil, spawa się. I tak, i jeszcze tutaj, ja tutaj jeszcze demonstruję. A tu będzie ta klapa, jak Karol tutaj chciał, że będzie z tymi haczykami otwierana. A żeby to zrobić, mamy tutaj kątownik 50 na 50. Kątownik, a to się przyda, jeszcze zbiorę od razu. To jest, że tak powiem, z odzysku, bo co z odzysku autorskiego. Tak, tutaj zrobimy coś takiego. Tu będzie burta się, na tym będzie burta, tak jakby się, tu będzie burta. A tutaj będą te haczyki, co będą podchodzić pod spodem, pod spód i one będą będzie trzymały. Takie haczyki będą i tu będzie ta no rurka taka. No haczyki to będą te takie kupne, te takie specjalne. No tak, no, ale mniej więcej tak to będzie wyglądać, nie? A tu po krawędziach profil 50. Profil 50 na 50.
Ile wam pokazuje? Odłuszam, bo tam jest, no jest pręt, ale mniej więcej, że to będzie tak. No to dojdzie do tego. Teraz czekaj, z tej strony pokażemy. Będzie coś takiego. I tam będzie po prostu słupek wyjmowany. To będzie słupek, zostanie to ucięte na równi. 30 profil będzie w środku. 40 to wchodzi, no to 40 będzie. To ona będzie kawałeczek i będzie wchodziło do środka i będzie burty, bo burty no z takiej 50 i będzie skręcane na śruby, zrobimy śrubę, spawamy od spodu, one będą wkręcane, żeby się trzymały sztywno. Tak. No i tak to będzie się oglądało. Jak będzie potrzeba, to się po prostu słupek zdejmie już. Tak jest, jak będzie potrzeba, to słupki będziemy ściągać tak i na dzisiaj kończymy. Jeszcze zrzucimy, zobaczycie, zrzucimy ramę, bo już odkręcona. Tam jeszcze zostało tylko. No to już, ja biorę flexa i odkręcam. Odkręcasz, tak. Flexer. A ty tu natnij ja już. Cyknę spawarką, żeby to się trzymało. Tak. Dachujemy pakę. Dachujemy pakę. Malować to. I tak, i będziemy czyścić i malować ramę i potem dopiero będziecie już widzieli pewnie jak będzie pomalowane, albo będzie może coś malowania będzie na tym. Trzeba by tu złapać. Bo tak to by to wziął. No nie wiem, czy to. Dawaj do góry. Z drugiej strony. Pies, uciekaj, bo cię przypierniczy. Chodź już, fagier. Tak, jebniemy na bogi już. Chwila dochowania. Nie leci? Tylko cóż, my to zdachujemy, ale później kurna ja bramy nie otworzę. Wiesz o co? Trzeba cofnąć ją. Poczekaj, to oprzemy ją. Położymy, położymy. Trzymaj szwagier, to nie ciężkie. Przecież mówię, że to nie ciężkie. O, niech leży. No i mamy teraz gotową ramę. I co? Takim akcentem kończymy nasz odcinek. Szwagier tu przyszedł. BHP, orzeszka opierdolił i taka sytuacja, to kończymy i widzimy się w czyszczeniu, montowaniu, przymierzaniu siłownika, także pozdrawiamy i pamiętajcie o konkursie. Pa, pa. Tak, Gier, chcesz pomachać do kamery? Ale jutro. Dobra.